Witajcie moi drodzy widzowie w 10. odcinku z Let's Playa Metro Last Light. Tak jest, zaczynamy. Tutaj nie pamiętam dokładnie gdzie skończyłem, ale tak mi się zdaje, że tutaj. Tu jest ten nasz, tak, tu jest ten samochód nasz. Tu mamy, tak, to pamiętam, tu możemy to wziąć. Tu pamiętam, że tu już zablokowane jest, widzicie? Nie można, wow. A tu przyjechaliśmy tym naszą furą, które dostaliśmy od takiego ziomeczka. Będzie znowu strzelanina. Strach się bać po prostu. Mam latarkę. Muszę w ich świecić chyba, to będzie lepiej. O, ale spadł! Dobra, gin. Poczekamy, aż zginął, a może nie zginął. Teraz czekajcie, wezmę sobie, naładuję. Wyjazd. Dobra, uciekamy szybko. O fuck, ale się dygam, o Boże. O fuck! Załatwiłem już. O Boże, czekajcie. Ale to naprawdę straszne. A pamiętam to, pamiętam to, Rok w to grał, tylko nie pamiętam jak on grał, czy to na live było, czy to on grał chyba na live, ale nie jestem do końca pewien. W Metro właśnie i też to było jak trochę horror, też było to dla niego straszne. No, taki horror trochę, można powiedzieć, wyskakuje tak jak obcy, nie? Izolacja, chociaż to nie grałem. Podobno taki niby dobry, o tu jest do właśnie chyba otwierania tamtych drzwi. Będziemy chcieli drugi raz wyjść, ale to jest obcy, izolacja, taki niby horror jest. Słyszałem tam dużo opinii, fajnie oglądałem to, ale zazwyczaj. O fuck. Przeważnie jak oglądam jakąś grę, to potem. Czy nie zawsze tak jest, ale jak oglądam jakąś grę, to potem jeszcze nie chcę w to grać. Ale podobno opcja izolacja fajna, chociaż też do końca mnie nie przekonało. Tędy nie chcę iść. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Odejdź mi. Pomiocie szatana. Idź mi. Dobra, uciekamy szybko. Jest, dobra. Udało nam się. Dobrze, że tyle nie zmarnowałem amunicji. Tak jak wtedy było. A, i teraz możemy tym naszym samochodem z powrotem jeździć. Nie muszę na piechotę. A nie, dobra, musimy zmienić, bo właśnie, jak tu pojadę, a nie, to tutaj, to dobrze. Czy ja mam tam? Nie, tam nie rozwala, czy ja mam to rozwalić? Może spróbujmy to rozwalić, ale chyba raczej nie, muszę jechać tędy.
Że to jest zielone ta, a tam czerwone jest. Muszę filtr zrobić, bo tak. Bo już tu się zaczyna takie jakieś toksyczne i muszę. Będę musiał filtry wymieniać, będę musiał uważać. Dobra. Lecimy z tym koksem. Co to może być? Nic ciekawego. Nie, będę jeździł prosto zaraz, zobaczymy. No, no nie, dobra, to nie tak. Nie, tędy jadę, więc dobrze. Bo tam jest takie do ustawiania tego, do tych torów. I myślałem, że trzeba przestawiać, a jest od razu przestawione. O Boże. Co to kurna jest? A tu co jest? A mogę pchnąć to. Ale zanim co zrobimy... A, to już nie mogę. Czekajcie, mogę stąd wyjść? Bo tam ja nie... To nie jest dobry... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby... Żeby tutaj iść, bo tu ten potwór szedł, ale może coś ciekawego będzie. Tu mamy kolejny filtr. What the fuck? Dobra, weźmy sobie latarkę. Myślałem, że teraz nie będę miał atakował, a jednak atakuje. Następny, fuck! Dobra, kolejni. To kolejny. O Boże. A amunicja idzie. Dobra. Weźmy sobie, naładujmy. Dobra. Idziemy dalej. Może coś tu znajdę ciekawego. Słuchawki. Jakiś telewizor. Ktoś tu idzie chyba. Tu mamy broń. Chyba shotgun. Tu właśnie ten potwór. On się nazywa cienie, one się nazywają? Nie pamiętam. Nie wiem, czy to tak się nazywa właśnie. Dobra, chyba nic nie ma tu ciekawego. Tylko którędy teraz szedłem? A jest, dobra. Tylko gdzie ja szedłem teraz? Którędy w ogóle? Nie, no tu nie. Mogę tu zestrzelić? Nie mogę, dobra. Czyli to nie tutaj. Szedłem. W sumie mam mało tego filtra i nie mogę tak sobie zużywać. Ile mam? 17,59. Dobra. Tędy szedłem, więc w drugą stronę to pewnie tędy będę musiał iść. No dobra. Tam nie ma ich? Nie ma. Idziemy tędy. Dobra. No i... Popychamy to. No, co ja robię? Myli mi się z R2, bo jak zazwyczaj jeżdżenie jest R2, tym do przodu. Muszę zmienić filtr, a jeszcze mam czas. O, fuck! Dobra. Zmienię. Kolejny. Mamy 5 minut, kolejny. Mamy się uważać. Się rozglądać. O fuck.
O fucking. Dobra, bierz. O Boże, dobra. Wyjdźmy na razie. Tam jest jeden filtr. Wyjdźmy po niego, bo na pewno nam się przyda. Czemu ja tak łażę dziwnie? Dobra, idziemy z powrotem tędy. Tędy się dostanę? Nie, gdzie to jest zaraz? A to tutaj jest do przodu, o Boże, ja kombinuję tam gdzieś z tyłu iść. Dobra, weźmy sobie tak. O Boże. Mam latarkę włączoną? Nie mam, czemu? Dobra. Co my tu mamy? Nie, nic dobrego. Zobacz. Wow. Dobra, idziemy stąd. Co tu się odwala? Ale nie ma tu nic ciekawego, co bym mógł wziąć. Jedziemy, let's do this, guys. No znowu się mylę. Znowu przyleżą do mnie. Oczywiście, że tak. Dobra, już? Czy jeszcze następni będą? Dobra, przetrzyj to. Następni, Boże, nie! Odejdźcie ode mnie! Nie mam amunicji, fuck! O fuck! O nie, o nie, o nie, o nie. Mało amunicji, to jest najgorsze. Ja chcę mieć dosyć, już nie chcę ich. Mam nadzieję, że to będzie koniec. W inną stronę. No i my, o. Nie, dobra, to jest chyba koniec. Nie, nie możemy dalej tego pchnąć. A, muszę odpalić silnik. Dobra. Jak walniemy, to silnik się zatrzymuje, dobra. Więc trzeba zmienić tor ruchu, tak? Tak jak mówiłem. Tylko tam nie było trzeba, a tu było trzeba. Dobra. To szybko, bo musimy oszczędzać tego. Nasze filtry. Bo się udusimy i na... Jak nie. Musimy to szybko też robić. Dobra, zmieniliśmy? Tak? Zmieniliśmy chyba, dobra. Teraz możemy jechać. No o. No jedź. Boom. To tam też mogłem w sumie rozwalić jednak, a myślałem, że nie. Ale cóż. O, jedziemy. O, Boże, o Boże. Za szybko, za szybko. O, jest. Widzicie, tak się kończy szybka jazda. Samochodem czy też innym pojazdem. Nie można szybko jechać. Also known as Venice. They have a few hours lead on me and are moving via frequently used tunnels. But I will catch up. I can't afford not to.
mamy rozwaloną naszą maskę. Zniszczyliśmy chyba naszą maskę. Tak? Zresztą nie potrzebujemy jej teraz. No gdzieś chyba nam pozostaje tutaj. Tam nie dojdziemy. Zapalę sobie. Latarkę. No idziemy. O Boże, mam mało amunicji, ale coś tam zdobyłem. Dobra, zobaczmy. Nie to. Tutaj. Mam troszkę. No i do tego. Dobra. To idziemy. No i tu nic więcej, tylko co amunicja. To znaczy coś tam trzeba. A ten... ten nic nie ma. Nie, no to tędy trzeba iść. Muchy! Idź ode mnie, muchy. Ja chyba muszę maskę założyć, tak? A jednak nie. To jest promieniowanie, czyli nie mogę tam się zbliżyć. Okej, muszę uciekać, bo mnie to zabije. Czy co? Pewnie mam jeździć, ale nie dam rady jechać. A nie, dam rady. Ale to i tak mnie promieniowanie zabije. Nie, chyba. A nie, odpalił. Będzie może nas... A nie, promieniowanie nas nie zabija. Może nas zabić, ale przynajmniej będziemy szybko jeździć. Jechać. Szybciej niż idąc. Nie, w sumie to idąc by... było, wyszło mi najlepiej niż jeździć, bo wolno jeździ. Ale w sumie się zepsuł trochę. O. Who was there? Stand still or we shoot. We're armed. We are armed. Swear by Lenin's name. He doesn't look like a chief. Okej, spotkaliśmy kogoś. Could he be one of ours? Look at all his weapons. Don't shoot. We are civilians. There are women and children here. Leave and let leave. Okay? We're refugees from the red line. I'm in charge here basically. No, there's no czerwonej linii. All the battle worthy men went with the other caravan. Half a click ahead. I thought they'd protect us. But they were attacked. We heard the shooting. It subsided. But it doesn't look like our people survived. So we can't go any further. And if we go back, it's the firing squad for us. You look like you've seen your share of fights. Can you help us? It's not for me, but I pity the children. Come on, guys. What do we do now? How do we live without them? They might still be alive. Don't bury them yet. But the shooting was so loud, and now there is nothing. And what if they won? Why? Why don't they come for us then? They might come soon. Let's just wait. Do you think they killed them all? They could have. Or it could be worse. How? Dobra, pogadali już. Women were with them. Yasha, if ignorance is bliss, you're the happiest guy around. So are we going to help our guys or what? What help can just the two of us be? If they're pinned down, we could flank the bandits. Let's get ready then. Well, you're not going anywhere. Who's going to protect the women and children? But we can't let the bandits butcher our guys. That stranger is going to help us. Looks like he's worth 20 of you anyway. You were an idiot to believe you're Andre the blacksmith. Oh, it's safe. You'll get there in no time. And you dragged me here. And now we're all gonna die because of your stupid blacksmith. Shut your mouth. Andre's a saint. He got us all out, and lots of people before us. Yeah, he got us out just to be robbed by bandits. And how the hell was he supposed to know about the bandits? Then he shouldn't tell people it's safe. Such bullshit. How about the GB? He did save us from them. And what difference does it make if we're still going to be killed by bandits?
Dumb woman! I don't even want to look at you. You tell me, Dasha. What made you flee? Mobilization, of course. A boy your age has no business with a rifle. Widzicie, nawet nasz bohater się nudzi, że prawie co wyrywał tam. To jest dobra animacja w sumie. No ale... A, już mogę wyjść, zajebiście. Wcześniej nie mogłem, już mogę wyjść. You're still young. You'll find a place for yourself if we get anywhere. But me, I served them for 20 years. 20! They gave me a pension. Okej, tu możemy amunicję kupić. Albo przynajmniej te granaty, a tu są amunicje. Dobra, tu są kobiety i dzieci, tak? I choose treason over hunger. Though, who'd ever need me? Damy do stosuj. Możemy ulepszać. During the last war, the people ran, but there was a rifle squad of our own soldiers at the rear. They just showed. To ile kosztuje? 35. A w sumie do tamtego już mamy chyba. Do tego mam taki zwykły celownik. Here we are. Stuck. Yes, you guys at the edge stations have it tough. Damy to, tak. My husband got drafted. So I waited for him. A w sumie wolę sobie amunicję kupić. Tu jest, a nie, to jest to. Amunicję też dostanę? Tak, dostanę, dobra. To mogę w sumie sprzedać. Dad's no traitor. He's a hero. Chyba do snajpy. Tu do shotguna to może sobie zostawię. Dobra, kup. These are great bullets. Buy some. Hey, come on, buy these. Can find them anywhere else. Nie namawiaj mnie na więcej, kurna. Kup więcej, ziomek, idźmy. Tu mam 84, to kupię sobie więcej. Dobra, jeszcze trochę. 150. A co z tymi? A właśnie, do rzucania coś. Noże ile? Jeden kosztuje? Dobra, to sobie kupię wszystko. To kosztuje dwa. Więc sobie kupię, to jeszcze sobie kupię amunicję do tego. No i wszystko. Ja nic nie kupiłem? Czy ludzie nic nie kupują? Dobra, no i co dalej? Mogę do niego jakoś się zwrócić? Czy cokolwiek? Pogadać. To oni dalej, tu jeszcze więcej ich jest tam. To jest, czekajcie, tu jest tam daleko jest? A nie, aż takie długie to nie jest, to się nie ciągnie aż tak daleko, ale w sumie dużo ich jest. Chyba muszę wsiąść na swój super zajebiaszczy. No chyba muszę pojechać, bo nie miałem im pomóc, ale nic nie mogę zrobić. To nara, hehehe. O. Czekajcie, powiem wam dobry żart. Chcecie suchar? Usnął na śmierć. Ale suchar słaby. Co to ma być za suchar? To w ogóle nie suchar. Ale usnął uziął, o, można, dobrze, że postrzelam do niego. I amunicję ma, zajebiście. Ale tak mu się chciało spać, że aż zasnął i, o, trzeba naładować. Zasnął, poszedł spać, już więcej nigdy się nie obudził. No, idź, Artem. Sam marnuje amunicję. O, co tam się dzieje? Nie, to do mnie. O, i tu, o Boże. Gin.
A co mamy dostępnego zaraz? Mamy te. Weźmy te. Rzucaj. Tam jeszcze jest? Jest. Nie. Tam jeszcze gość jest? Dobra, wysiadamy. Okej, aha, mam ich uwolnić. Dobra, masz. I tam jeszcze chyba była kobieta, więc trzeba po nią iść. Ten już chyba nie żyje, ale na pewno... O, ale na pewno jeszcze nie wysychł, tak jak tamten ziomek. Tamten wyschnięty, który taki był, no. No dobra, on jedzie sobie tym. Czekajcie, czekajcie, jak? A co tu było? Gdzieś tu był ziomek właśnie. Dobra, jest. To odpoczywaj sobie, no. Okej, okay, dobra, tutaj zakończymy. Skończymy sobie tutaj, bo to jest dobry moment. Dziękuję wam za oglądanie, no i do zobaczenia do następnego odcinka, co nas czeka. Trzymajcie się.